Siemanko, w związku z tym, że zabieram się za naprawę swojego silnika, bo korba stanęła, o, proszę bardzo, stanęła na amen. Rezonans ją po prostu przyblokował, nie wytrzymała presji. Zabieram się za rozbieranie tego i tak przy okazji tego faktu chciałem Wam pokazać taki trik. Jeżeli macie ten wirnik od prądnicy i nie wiecie, jak go ściągnąć, no to nie używajcie do tego młotka, łyżek do opon czy jakichś innych dziwnych metod. Jest na to bardzo prosta metoda. Właśnie taki patent wymyśliłem. Nie wiem, czy ktoś to wcześniej stosował, ale wymyśliłem coś takiego. Gwintowniczek M10. Robimy gwint. Robimy gwint. Tu ten otwór prawie jest idealnie dopasowany, bo on ma coś koło 8, a pod gwintownik chyba trzeba otwór 8,3, ale to jest aluminium, to daje radę bez problemu. Czyli dwa razy przejeżdżamy to gwintownikiem, chyba że macie gwintowniki na 3, no to 3 razy. Ja używam do tego takiego o, ściągacza bezwładnościowego do łożysk. Proszę bardzo. Kręcam sobie to tu. O. Cyk. Teraz zakręcamy ten ściągacz. No, nie musi być do końca. No i jedziemy z koksem. Proszę bardzo, i ściągnięty. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.